tego. Mnóstwo bardzo smacznych rzeczy tu leży, ale zatrzymałam się, żeby pokazać Wam dwie. To na dole to jest owoc drzewa bochenkowego, zwany jackfruitem. Największy owoc, jaki rośnie na drzewie i jest ogromny. Jest ogromny, zobaczcie. To jest moja stopa, a tu jest owoc. Ale tuż obok leży słynny durian. Widzicie różnicę między durianem a jackfruitem? Jackfruit ma kolce, ale one są bardzo takie delikatne. Natomiast durian ma ostre, twarde kolce, tak bardzo, że właściwie nie da się tego owocu, on jest bardzo ciężki, nie da się wziąć go w dłonie, tylko trzeba go brać do rąk przez rękawice. No i co jest najbardziej niezwykłe w durianie, oprócz tego, że jest bardzo pyszny, jest to, że jest ogromnie cuchnący. I nawet jak stoję tutaj w pewnej odległości, 1,5 metra, 2 metry od duriana, to wciąż czuję jego zapach. Dla niektórych jest to zapach odrażający, dla innych jest to zapach zachęcający. Jeżeli ktoś raz spróbował duriana i wie, jak on smakuje, myślę, że będzie zachęcony. Ja jestem, ale oczywiście nie pokażę Wam, jak durian wygląda w środku, bo nie można kupić otwartego duriana, bo wtedy wszyscy tutaj w pobliżu na ulicy mogliby paść z wrażenia, jeśli nie zdążyliby zatkać w porę nosów. W każdym razie chciałam pokazać, bo bardzo często ludzie mylą jackfruity z durianami. Widzicie, jaka jest różnica? Jackfruit jest bardziej zielony i te kolce ma takie... Właściwie nie są nawet kolce, to jest taka jakby karbowana mocno skóra. Natomiast durian jest wyraźnie kolczasty. No i wystarczy przytknąć do niego nos, żeby wiedzieć, że to właśnie on.